wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na występie kabaretu łowcy.b. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych, a mieszkańców Radomia o opuszczenie sali. Informujemy, że po spektaklu odbędzie się familijny maraton filmowy. Zaprezentujemy dwa filmy: Rambo i Bambo. Czy wychodząc z domu zamknęli Państwo drzwi na klucz? Czy pies ma dostęp do suchej karmy? Czy pies ma dostęp do suki? Jeśli nie, to wstyd. Nie będę się wygłupiał, normalnie zacznę. Dobry wieczór! Pyk i za X leci. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Cześć! W nowej rewii kabaretowej, nowej telewizji, która się nazywa Nowa. Proszę, sztab ludzi nad tym myślało, jak nazwać nową telewizję. Nazwijmy ją Nowa, okej, dobrze. Dzisiaj przyjechaliśmy do Was z naszym najnowszym materiałem. I z takiego najnowszego materiału, jaki możemy Wam pokazać, to jest koton. Także, no, tyle jeśli chodzi o najnowszy materiał. To nie jest koton, bo jakby to było koton, to tu by nie było water. Czy tam, jak jest spot po angielsku? Sweat. Sweater. Sweat to już wiadomo, dlaczego to się nazywa sweater. Taki pojemnik na pot. Potnik. Mamy swoje dzieci. Dorobiliśmy się swoich dzieci. Ja mam bliźniaczki i to dwie. Bo kolega ma, ale jedną. Druga w drodze. Wygonił ją z domu, jest w drodze. Moje córki są podobne do mnie, co w zasadzie dobrze świadczy o ich matce. Ale jako, że odziedziczyły urodę po mnie, to w życiu raczej będą musiały postawić na intelekt. Umówmy się, mnie to cieszy, będą się musiały dobrze prowadzić, niczego ciałem nie osiągną. Ale zaprowadzam je do przedszkola. Nie wiem, co jest dla nich większą traumą, czy to, że chodzą do przedszkola, czy to, że ja je zaprowadzam. I tam, w tym przedszkolu, każde dziecko ma swoją szafkę. Wiadomo, z imieniem, żeby kurteczkę zawiesić, strój do gimnastyki dać. I z moimi dziewczynami do grupy chodzi Denis. I ma szafkę obok, niedaleko z imieniem. I któregoś dnia ktoś nie wytrzymał i dorysował markerem tą kreskę do D. A żadne dziecko w przedszkolu nie umie pisać ani czytać. Więc to nie ja jestem najgłupszym rodzicem w tym przedszkolu. No ale trzeba uważać, jak się daje dziecku na imię, no. Denis kojarzy się z... No na pewno nie z tenis. Tak samo jak każda Leokadia, to już na zawsze będzie Lodzia. No i jak to zrobisz? Algidziu? Źle.
Zielona budeczko? Dobrze, słuchajcie, żebyśmy się rozgrzali, już i tak jest fantastycznie, bardzo dobrze. Zrobimy sobie taką rozgrzewkę, żeby państwu się uruchomiło, nie bało reagować. Rozgrzewkę werbalną. Policzymy do trzech. Na głos, głośno, wyraźnie, na przemian. Że ja jeden, państwo dwa, ja trzy i tak na przemian. Kumamy mniej więcej o co chodzi? Mniej więcej. Ja nie do końca dobrze tłumaczę, ale to wyjdzie pewnie w praniu. Spróbujmy, ja zaczynam. Jeden, dwa, trzy. Trzy. Będziemy liczyli do trzech. No dobra, trochę was podpuszczałem, nie tłumacząc do końca. Także po trójce znowu jedynka i tak na przemian. Zobaczycie, fantastyczna zabawa, będziemy się bawili półtorej godziny. Okej, okay, zacznijmy jeszcze raz. Ja zaczynam. Jeden, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy. Tekst. A teraz wejdźmy stopień wyżej i wymyślmy sobie, jakie słowo będziemy mówili zamiast dwójki. Jakiekolwiek. Pięć. Pięć. Kombinuj. Spoko może być pięć, ja to ogarnę. Czyli zamiast dwójki pięć. Okej, okay. To ja zaczynam. Jeden. Pięć. Trzy. Jeden. Pięć. Trzy. Ekstra, dobrze. Teraz wejdźmy jeszcze stopień wyżej i wymyślmy słowo, jakie będziemy zamiast trójki mówili. Denis. Nie. A to było do mnie, czy na czymś pan usiadł? Spoko. Może być. Dobrze, niech będzie Denis. Czyli zamiast dwójki pięć, zamiast trójki Denis. Ok? Ja zaczynam. Jeden. Pięć. Denis. Jeden. Pięć. Denis. Ok, super. I level ultra hard. Co wymyślimy zamiast jedynki? Kapusta! Spoko, może być kapusta. Dobra, zamiast jedynki kapusta, zamiast dwójki pięć, zamiast trójki Denis. Wszystko układa się w logiczną całość. To ja zaczynam. Kapusta! Pięć. Denis! Kapusta! Pięć. Pięć! No i można się bawić bez alkoholu? Można, tylko po co? Jest nam niezmiernie miło, że możemy was dzisiaj trochę rozbawić. Łowcy.b, dobry wieczór.